Hej, minęło już trochę czasu od okropnej wpadki, jaką był wyciek całej drugiej części drugiego sezonu Powstania Smoków. Przez dłuższą chwilę twórcy serialu milczeli, ale w końcu postanowili wypowiedzieć się na ten temat, co bardzo mnie cieszy. Pod koniec lipca doszło do chyba jednej z największych wpadek w historii Ninjago z wyciekiem odcinków. Oczywiście już wcześniej wielokrotnie się to zdarzało, nowe odcinki trafiały do internetu jeszcze przed oficjalną premierą. W tym roku jednak ta wpadka jest znacznie większa, bowiem oficjalna premiera drugiej części drugiego sezonu Powstania Smoków jest zaplanowana dopiero na październik, więc odcinki wyciekły mniej więcej 3 miesiące wcześniej. To też zależy od tego, którego października dokładnie będzie premiera. Tak wielkiego wycieku jeszcze nigdy nie było. Twórcy Ninjago, pomimo wielu pytań, w ogóle nie poruszali tego tematu. Czemu? Pewnie było to dla nich szokujące, podobnie jak dla nas, i sami nie wiedzieli, co mają powiedzieć. W końcu to nie była ich wina, oni tylko tworzą serial, ale nie mają wpływu na jego premierę ani właśnie na tego rodzaju wycieki. W ogóle twórcy zamilkli, nie wstawiali niczego na temat Powstania Smoków, pomimo tego, że wcześniej dość aktywnie udzielali się w dyskusjach z fanami. Dopiero po 3 tygodniach od tego zdarzenia Doc Wyatt przerwał milczenie i wystosował na swoim profilu w serwisie X wiadomość na ten temat. Wyciek. Będę szczery, to nie było przyjemne uczucie. Nie wiem, co teraz publikować. Nie chcę udawać, że to się nie wydarzyło, ale też nie chcę mówić o drugiej części drugiego sezonu otwarcie, bo wciąż ma ona zaplanowaną premierę, którą chcę wesprzeć. Chyba rozgryzę to w trakcie. Podkreślił też, że nie ma nic złego do zarzucenia fanom, którzy postanowili te odcinki obejrzeć. Nie czuj się źle. Peacock, telewizja, która wypuściła te odcinki, jest oficjalnym partnerem, więc technicznie rzecz biorąc było to oficjalne wydanie, choć przez pomyłkę. Staramy się, aby widzowie byli podekscytowani oglądaniem, więc nie możemy się wściekać, gdy chcą zobaczyć nowe odcinki najszybciej jak się da. To nie twoja wina. No jak widzicie, jest to trudna sytuacja i sam twórca Ninjago nie wie, co ma teraz robić. Regularnie obserwuję jego profil i jak na razie nie wstawia za wiele. To dość zrozumiałe, no bo co ma zrobić? Odpowiadać na pytania dotyczące drugiej części drugiego sezonu? Zaraz zleci się grupa osób, które już ją obejrzały i będą nawalać spoilerami. No to co, ma zacząć opowiadać o trzecim sezonie i kompletnie zignorować fakt, że oficjalna premiera drugiego dopiero w październiku? Trudna sytuacja. Z tego samego powodu ja też na razie unikam nagrywania czegokolwiek o nowych odcinkach. Będę się za to zabierał w październiku, bo Lego się nie popisało i teraz, żeby naprawić swój błąd, usuwają wszelkie materiały związane z nowymi odcinkami, jakie pojawiają się na YouTubie. Oczywiście to telewizja Peacock doprowadziła do wycieku, ale mimo wszystko utrzymanie prawidłowego harmonogramu wypuszczania odcinków wciąż spoczywa na barkach Lego, jednak ja wątpię, że to kiedykolwiek się poprawi. Najbardziej w tym wszystkim jest mi szkoda tej całej otoczki związanej z wymyślaniem różnych teorii. Uwielbiałem razem z wami rozmyślać nad tymi wszystkimi zwiastunami i małymi subtelnymi przeciekami, a ten sezon Powstania Smoków został tego po prostu całkowicie pozbawiony. To już wszystko na dziś, zachęcam was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia!